Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zainaugurował budowę odcinka Moczydło-Miechów, który jest częścią trasy S7. Inwestycje wykona polska firma. Droga S7 ma przebiegać przez całe terytorium Polski, z południa na północ lub w zależności od kierunku jazdy, z północy na południe. Między Rabką, dalej Krakowem, dalej Kielcami, dalej Radomiem, Warszawą i Trójmiastem. Budowę 56-kilometrowego odcinka S7 od Krakowa do granicy województwa świętokrzyskiego podzielono na trzy części. Minister Andrzej Adamczyk wizytował dziś odcinek Szczepanowice-Widoma. Później zainaugurował budowę odcinka Moczydło-Miechów. Odcinek Moczydło-Miechów ma blisko 19 kilometrów, przypomniał dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński. Przybliża nas to do pełnego połączenia Krakowa zarówno z granicą województwa świętokrzyskiego, jak i z resztą kraju przez drogę S7. S7 ma nie tylko gwarantować lepsze skomunikowanie regionu, ale także pomóc w jego rozwoju, mówi starosta powiatu miechowskiego Jacek Kobyłka. Przy tej drodze liczymy, że powstanie i podjęliśmy już pewne działania, taki węzeł, przy węźle Książ Wielki, strefa aktywności gospodarczej. Na odcinku Moczydło-Miechów wykonawcą inwestycji jest firma Intercor. Firma z polskim kapitałem, polska firma, która bardzo dobrze radzi sobie na wielu budowach, na wielu inwestycjach na terenie całego kraju. Na trasie musi powstać jedna estakada, 20 przejść dla zwierząt i 20 dużych zbiorników retencyjnych, mówi prezes firmy Intercor Piotr Jurczyk. Czas wszystkie nasze zadania, które wykonywaliśmy w terminach kontraktowych, tak samo i to zadanie również damy radę wykonać w terminie. Firma ma czas do 2023 roku.